Witam Was serdecznie. To już kolejna część programowania śmieci. Były już atmegi ze sprzętu AGD, STM32 z jakiegoś sterownika pieca, a dziś bierzemy się za kolejną rodzinkę. Nasze filmy napędza firma Avicam, zajmująca się projektowaniem elektroniki i oprogramowania wbudowanego dla branży motoryzacyjnej i multimediów. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.avicam.pl. Otrzymuję od Was mnóstwo przesyłek z różną elektroniką. Jestem ja. Ta paczka. I ten piękny zachód słońca. Wiele płytek zawiera przepiękne scalaki, które można bez trudu natychmiast przeprogramować. Atmegi, AT-Tiny są bardzo popularne. Również układy STM32. Czasami jednak w tych śmieciach pojawiają się picki. Cycki se usmaż. Ty wiesz, co to jest? Ty wiesz, co to jest? To jest killer! Układy PIC są stare i dobrze znane wielu inżynierom innej epoki. To nie tak, że są gorsze lub lepsze, są po prostu inne. Moim zdaniem nie zyskały takiej popularności wśród amatorów, ponieważ na początek potrzeba było programować je w assemblerze, środowiska w innym języku były płatne, jeszcze wiele innych kamyczków w bucie. Nie zmienia to jednak faktu, że są one powszechne. Niektóre pralki, alarmy samochodowe, czujniki, radia czy elektronarzędzia zawierały właśnie układy PIC. Dzisiaj czasy mamy trochę inne, firma Atmel została przejęta przez Microchip i spokojnie można sobie programować picki tak samo wygodnie jak Atmele. Jeśli umiecie pisać w języku C, to przesiadka z Atmeli na PIC w zasadzie będzie wymagała tylko zapoznania się z notą katalogową układu, bo tutaj na przykład są inne nazwy rejestrów. Jak zacząć? Jedna z płytek otrzymana od widza zawiera wielkiego scalaka PIC. Wyjąłem go ostrożnie. Po budowie płytki, sposobie prowadzenia ścieżek jestem przekonany, że jest to polska myśl techniczna. Po setkach tysięcy rozebranych urządzeń, niezliczonych godzinach demontażu, projektowania, z daleka rozpoznaję, że... Nasi tu byli. Czy to źle? Absolutnie nie. Jestem dumny z tego, że tak wiele rozwiązań jest projektowana przez moich rodaków. O programowaniu PIC-ów w zasadzie wiedziałem niewiele. Byłem tylko pewny, że da się je jakoś zaprogramować. W lokalnym sklepie nabyłem garść scalaków PIC, które zalegały na magazynie. I tutaj przestroga dla Was. Wybierajcie scalaki z literką F jak flash w nazwie. Jeżeli pojawi się literka C, to znaczy, że da się je zaprogramować tylko raz. Po co tworzyć takie scalaki? No, są trochę tańsze niż te z F i nadają się do rozwiązań, gdzie mamy już przetestowany, sprawdzony kod, gdzie nie będziemy go więcej zmieniać. By zaprogramować jakiegoś scalaka, potrzebujemy programatora. Na całe szczęście nie musiałem go kupować, bo ten TL8662+ też to potrafi. Zgodnie z tym, co powiedziałem w poprzednim filmie o tym, jak można być mniej głupi, odnalazłem liczne artykuły na ten temat. W opisie filmu znajdziecie link do strony. Praktyka. Scalak plus programator plus PSAT równa się sukces. Ale jak to razem połączyć? Scalaka już mamy. Jest to PIC16F877. PIC16 to już potężne scalaki. Po literkach PIC występuje liczba, która mówi niejako o stopniu zaawansowania mikrokontrolera. Programowanie PIC-ów odbywa się na dwa sposoby. Programatorem wysokonapięciowym i niskonapięciowym. Nam zależy na początku na wysokonapięciowym. Ale spokojnie, nie będzie mnóstwa kabli jak w przypadku Atmegi. Potrzeba nam tylko trzech przewodów i zasilania układu, razem 5. Piny te to VPP, PGD i PGC. Czasami stosuje się jeszcze PGM do niskonapięciowego, ale to zrobimy kiedyś indziej. Mamy już połączenie programator-scalak. Teraz trzeba scalaka wyposażyć w zegar. Nie jest to konieczne, bo można sobie skorzystać z wewnętrznego oscylatora, ale są one troszeczkę mniej dokładne. W moim przypadku, zgodnie z notą katalogową, dałem kwarc 16 MHz, czyli klasykę gatunku. Niezwykle ważne są kondensatory podpięte pod kwarc. Bez nich scalak może nie wstać lub się dziwnie zachowywać. Wynika to m.in. z wewnętrznej budowy generatora zegara. Wartość kondensatorów jest również krytyczna. Nie można dać tam byle czego. O tym, jakie tam należy zastosować, przedstawię fragment noty katalogowej. By mikrokontroler wiedział, co ma robić, do pamięci programowej musi zostać dostarczony za pomocą programatora VSAT. Ale skąd ten VSAT wziąć? Na początku musimy pobrać środowisko MPLAB. W nim to tworzymy nasz projekt analogicznie do innych. Absolutnie kocham środowiska, gdzie będąc całkowicie zielonym, a znając trochę angielskiego, jestem w stanie wszystko poustawiać. Zobaczcie na przykład takie fusebity. Dwa kliknięcia i jest wszystko. Bardzo ładnie opisane. Warto stworzyć plik nagłówkowy, który będzie zawierał wszystkie nasze ustawienia. Obok pliku nagłówkowego stworzyłem jeszcze plik źródłowy. To jest plik, który zawiera nasze wypociny. By uniknąć jakichkolwiek problemów na początku, stworzyłem pętlę zamiast funkcji delay.
Na pierwszy raz możemy po prostu sobie mrygać jakkolwiek. Płytka rozwojowa. Wiedząc już, że potrafię programować układ, wiem co i jak i stworzyłem płytkę rozwojową. Postarałem się mocno, by poukładać piny portami. Niestety w takim Arduino są one porozrzucane w cały świat. Zalety sterowania całymi portami już znacie z poprzednich odcinków. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ktoś, kto tworzył Arduino, wprowadził taki bałagan. Zresztą zaraz sami zrozumiecie, gdy napiszę sterowanie wyświetlacza. Bliżej. A teraz tworzymy projekt od początku do końca. Wytłumaczę wam to tak, żeby każdy był w stanie sobie coś takiego stworzyć. Otwieramy środowisko MPLAB. Tworzymy nowy projekt. Wybieramy, co chcemy programować. Tworzymy plik nagłówkowy. Jeśli będziemy korzystali z właściwego programatora, to warto sobie w tym pliku skonfigurować fuse'y. Wpisujemy częstotliwość zegara, jaką planujemy dla naszego projektu. Tworzymy plik źródłowy. W nim będzie zapisany nasz program. Zacznijmy od dodania biblioteki z naszym prockiem. Następnie piszemy nasz kod. Dodałem tablicę, która zawiera dane, jakie piny należy włączyć lub wyłączyć, by wyświetliła się odpowiednia cyfra na wyświetlaczu. Napisałem funkcję marnującą czas. Po prostu program robi nic ileś tam razy, zależnie od tego, jaką wartość przekażemy jej w argumencie. Zajmujemy się teraz mainem, czyli główną częścią programu. Stworzyłem wieczną pętlę while, co odpowiada void loop w Arduino. Będzie się kręciła w nieskończoność. Stworzyłem zmienną k bez znaku, która będzie trzymała aktualnie wyświetlaną cyfrę. Następnie pętla for odliczy sobie od 0 do 9. W trakcie trwania pętli na port B, czyli ten, gdzie mamy podpięty wyświetlacz, zostanie wysłana wartość z tablicy. Czyli za jednym strzałem włączymy taką konfigurację pinów, która stworzy nam efekt optyczny jakiejś wybranej cyfry na wyświetlaczu. Wygodnym jest tutaj sterowanie pojedynczymi pinami. Można to robić operacjami bitowymi albo skorzystać z takiego dobrodziejstwa. Na chwilę zaświecimy sobie wbudowanym LED, by dać znać, że program żyje. Teraz sobie odczekamy 50 jednostek czasowych, zgasimy LED-y. No i najważniejsze, konfiguracja I/O. Trzeba powiadomić mikrokontroler, czy pin jest wejściem czy wyjściem. Ustawiamy oba porty, czyli B i C, jako wyjścia. Po słowie TRIS podajmy literkę portu, którego I/O chcemy skonfigurować. W Wattmelach to był odpowiednik DDR, tutaj jest TRIS. No dobra, chyba dobrze, kompilujemy. Nasz kompilator wypluł plik w folderze. Możemy wgrać bezpośrednio oryginalnym PizKitem lub szarpać się z TL866. Kopiujemy ścieżkę do folderu. Ładujemy zawartość do flash. Ustawiamy ręcznie fuse bity. Fuse'y wystarczy skonfigurować raz, potem tylko zawartość flash podmieniamy. Klikamy programuj i trochę to potrwa. Po zaprogramowaniu usuwamy co najmniej przewód VPP, bo będzie utrzymywał nam procka w stanie resetu. No i proszę, nic trudnego. Nasz licznik działa. 10 minut roboty, a cieszy. Zło wcielone. To dopiero początek. Od zwykłe mryganie wyświetlaczem. Teraz pomyślcie, że przecież taki scalak stanowił integralną część jakiegoś urządzenia. Nawet jeśli nie uda się wam go odczytać, to możecie napisać własny program. Kasownik, który jest pozbawiony błędu fabrycznego i nigdy się nie blokuje? No super. Alarm samochodowy grający muzyczkę? No czemu nie?
Sygnalizacja świetlna jako kolorofon da się zrobić. W zasadzie to tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza, co możemy wyczarować. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Pliki projektowe do wykonania PCB w SAT znajdziecie w linku poniżej. Widzimy się w następnym odcinku, a ja lecę diagnozować swoją grafikę. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.